Przyjęliśmy dziś formę wykładową, w ramach której pokazujemy prezentację. Koleżanka, którą zaraz przedstawię, prezentuje slajdy, ale też będą takie elementy aktywizacyjne. Dlatego prosimy o to, aby telefony komórkowe były gdzieś w Państwa okolicy. Będziemy korzystać ze skanerów QR. Jeśli ktoś jeszcze z Państwa może nie zainstalował, to zachęcam do zainstalowania. W prawym dolnym rogu, prawdopodobnie u tych z Państwa, którzy korzystają z komputerów, na pewno, nie wiem jak z telefonami, w prawym dolnym rogu powinien być czat, okienko czatu, gdzie zapraszam do zadawania pytań i zgłaszania potrzeb o wsparcie. Będę się starała je jakoś na nie odpowiadać. Webinarium jest częścią projektu współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej. Ono odbywa się w ramach takiego projektu MAX. Zachęcam do zajrzenia na stronę internetową, to jest www.maxamif.eu. Zaraz jeszcze wpiszę to w czat. A także w ramach projektu Języki Klucz do Poznania Świata, który współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Planowaliśmy zrobić to szkolenie w formie takiej, jak jeszcze do niedawna ją pamiętaliśmy, czyli offline. Natomiast warunki nas, jak i Państwa, zmusiły do pracy zdalnej, ale myślę, że to jest coś nowego i ciekawego. Warsztat poprowadzi, spotkanie poprowadzi Zuzanna Reimer, psycholożka międzykulturowa i członkini zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne, szkoleniowiec, na co dzień pracująca z cudzoziemcami i cudzoziemkami, ale też superwizorka naszego zespołu wolontariuszy oraz asystentów kulturowych. Zatem to Zuza będzie dzisiaj nam przekazywała wiedzę. Proszę Państwa, przekazuję w takim razie pałeczkę Zuzie. Ja jestem cały czas dostępna. W razie jakichkolwiek problemów proszę zgłaszać na czacie. Będę walczyć. Zuza. Witam serdecznie. Mamy niecałą godzinę. Jest to spore wyzwanie tutaj, żebyśmy jednak skupili się na jakichś merytorycznych rzeczach. Ja bardzo będę się tutaj starała też aktywizować, żeby to nie była cały czas gadająca głowa, tylko żebyście Państwo też mogli brać udział w tym webinarium bardziej aktywnie. W opisie webinarium już się Państwo dowiedzieliście, czego będzie dotyczyło nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze powiem bardzo krótko o celach i metodach pracy. Generalnie jakby to webinarium jest częścią większego projektu szkoleniowego, takiego cyklu szkoleniowego. Rozpoczyna go i kolejną częścią będzie praca własna. Dzisiaj się Państwo dowiecie o tym, na czym ona ma polegać, a jeszcze jedną częścią tego całego cyklu szkoleniowego jest szkolenie online, bo w innej formie nie jest możliwe, ale będzie to właśnie szkolenie, czyli to nie będzie webinar, tylko już spotkamy się w mniejszej grupie, będziemy się widzieć nawzajem i tam z kolei skupimy się głównie na kwestiach związanych z wielojęzycznością, z językami, z tym jak wspierać dzieci takie wielojęzyczne w funkcjonowaniu w szkole, w klasie, ale też jak pomagać im w nauce. Tym będziemy się zajmować na warsztacie, który będzie też online, a dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić przede wszystkim do tego, żeby się skupili na tym i zastanowili, kim są uczniowie odmienni kulturowo i językowo, gdzie mogą potrzebować wsparcia. Będzie też może czas na to, żeby zastanowić się nad zasobami. Przyjrzymy się rolom i zadaniom nauczyciela w klasie międzykulturowej, wielokulturowej, wielojęzycznej. I chciałabym też przedstawić model edukacji, który opracowaliśmy z koleżanką razem w Fundacji Martą Biegat-Kaczmarczyk. I jest to model edukacji międzykulturowej. Chciałabym go zaprezentować dzisiaj i zachęcić do korzystania z niego również w edukacji zdalnej. Trochę też powiem o tym, jak tworzyć własne materiały edukacyjne właśnie na podstawie i zgodnie z tym modelem edukacji. Także to będzie w dalszej części. Widzę, że tutaj jest nawet ktoś angielskojęzyczny. Tak, niestety będzie tylko po polsku. Być może webinar będzie tylko po polsku, bo tu widzę takie pytanie po angielsku. Być może będzie tłumaczony na język angielski w przyszłości.
The webinar is in Polish. I'm sorry. No dobrze. W takim razie zapraszam do części merytorycznej i w tym momencie chciałabym poprosić o to, tutaj widzicie Państwo, wyświetla się slajd, uczeń odmienny kulturowo i językowo, czyli poproszę o krótkie wypowiedzi na czacie, czyli kto? Uczeń odmienny kulturowo i językowo, czyli kto? Slajdy będą udostępniane, będzie udostępniana cała prezentacja, będzie też więcej materiałów, tutaj odpowiadam na pytania, które się pojawiają. Będą jeszcze dodatkowe handouty, wręczniki, a ja już widzę pierwsze odpowiedzi z doświadczeniem migracyjnym, cudzoziemiec, osoba, która ma doświadczenie migracji. Poproszę jeszcze o więcej odpowiedzi. Ktoś, kto posługuje się innym językiem niż polski, obcokrajowiec, dla której język polski nie jest pierwszym językiem. Osoba dwujęzyczna lub wielojęzyczna. Mamy takie kategorie ogólne, o, pojawił się obcy też. Mamy kategorie ogólne, też takie deskryptywne, tutaj mamy wypowiedzi właśnie, że osoba dwujęzyczna lub wielojęzyczna, czy tu wiele osób się mieści w tej kategorii. To w takim razie, jeżeli już się nie pojawiają kolejne wypowiedzi, ja bym chciała pokrótce powiedzieć, kto się mieści w tej bardzo szerokiej właśnie kategorii uczeń odmienny kulturowo i językowo? No tak, przede wszystkim możemy powiedzieć, że to są imigranci, uchodźcy, repatrianci, ale również dzieci z rodzin dwukulturowych i reemigranci, czyli też tak zwani ukryci migranci, ponieważ część z tych osób, które wraca, też dzieciaków, urodziła już się poza granicami Polski i dopiero przyjeżdża tutaj, można powiedzieć, do kraju przodków, a nie powraca do Polski. Przyjrzyjmy się troszkę bliżej tym kategoriom. Imigrant to jest osoba zmieniająca kraj zamieszkania dla polepszenia warunków życia i to jest bardzo ogólna kategoria i do tej kategorii możemy wrzucić tak zwanych ekspatów, czyli osoby, które wyjeżdżają na kontrakty gdzieś za granicę. To są rodzice, którzy są też z reguły dobrze sytuowani finansowo i ich dzieci nie zawsze idą do amerykańskiej szkoły czy jakiejś szkoły, która jest tutaj angielskojęzyczna, tylko trafiają też do polskich szkół. Ale w tej kategorii imigrantów mieszczą się również imigranci ekonomiczni, czyli tak zwani imigranci, którzy jadą gdzieś za chlebem. I jak Państwo zwrócicie uwagę, to są dwie bardzo różne grupy. I możemy powiedzieć migranci, no tak, ale dwie bardzo różne grupy. I też te dzieci, które pojawią się w klasie, będą miały różne potrzeby i różne zasoby. Mamy też uchodźców. Uchodźcy, czyli osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, z powodu, tu mamy kilka powodów wymienionych, przebywa poza terytorium swojego kraju i nie chce lub nie może do tego kraju powrócić. I to też kwestia tego, kogo my nazywamy uchodźcą. Mamy uchodźców, którzy są rozpoznanymi uchodźcami i rzeczywiście w dokumentach mają wpisane uchodźca, ale mamy też uchodźców, którzy nie przyznają się do tego, albo nawet sami siebie nie nazwą uchodźcą. To są osoby, i mamy wielu takich uczniów też w polskich szkołach, którzy przyjeżdżają na przykład z Ukrainy i z terenów wojennych, po doświadczeniach bardzo trudnych, zarówno rodzice, jak i dzieci. I być może nie powiedzą o sobie w żaden sposób, że są uchodźcą. Czy uchodźcami. Mamy też repatriantów i to jest taka grupa, o której też rzadko myślimy, czyli osoby, które, i popatrzcie Państwo na definicję, czyli osoby, które znalazły się poza granicami swojego państwa i decydują się na zorganizowany przez administrację państwową lub inne instytucje publiczne powrót do ojczyzny. Są to osoby, które wyrażają swój związek z polskością i których co najmniej jedno z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Może być też tak, że tym osobom, które
mają w dokumentach wpisaną narodowość czy obywatelstwo polskie, im jest jednak daleko do współczesnej Polski, bo pamiętają ją z przekazów rodzinnych. Również repatriantem może zostać, czy kartę na przykład Polaka może dostać osoba, która jest związana jakoś z Polską i wspiera kulturę polską. Kogo my mamy jeszcze? Mamy reemigrantów, tak? Już o tym mówiliśmy. Może być ich coraz więcej w związku też między innymi z wystąpieniem Polski z, przepraszam, nie Polski na całe szczęście jeszcze, tylko z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale tutaj trochę takich statystyk, które też wskazują, ilu nas Polaków jest poza granicami Polski, ile też dzieci z rodzin polskich urodziło się i te osoby decydują się często na powrót tutaj do Polski. No i to, co też tutaj się pojawiło na czacie, czyli dzieci z tych rodzin dwujęzycznych i dwukulturowych i one też wnoszą taki wątek odmienności kulturowej do klasy. To, na co chciałam zwrócić uwagę, że ważne jest, myśląc o tym, kim jest ten uczeń, jeżeli mam takich uczniów, którzy mam klasę międzykulturową, czy mam klasę wielojęzyczną, to warto zwrócić zawsze uwagę na szczegół, czyli bliżej poznać tego ucznia, zebrać o nim informacje, bo trzeba uważać na efekt, taki efekt, któremu wszyscy my jako ludzie podlegamy, czyli efekt jednorodności grupy obcej. Mamy tendencję do postrzegania kogoś, kto nie należy do naszej grupy, jako po prostu bardziej podobnego jednego do drugiego członka tej grupy. Nie zwracamy uwagi na szczegóły, tak jak we własnym otoczeniu, we własnej grupie możemy widzieć tę różnorodność i tą jednostkowość, tak jeżeli właśnie uruchomi nam się jakaś kategoria typu imigrant albo uchodźca, to jakby odruchowo już wszystko wiemy o tych ludziach. A tak nie jest, bo tak jak to przed chwilą mówiłam, imigrant to może być i ekspat, ale i równie dobrze ktoś, kto przyjechał tutaj karierę naukową robić, albo przyjechał za chlebem. Podobnie jeżeli chodzi o uchodźcę czy repatrianta. Dlatego ważne jest, żeby pracując w tej klasie wielojęzycznej i wielokulturowej, nie zapominać o tym, żeby za każdym razem, kiedy mamy ucznia, dopytać, dowiedzieć się więcej i wchodzić w szczegół, co jest wymagające, a jest wymagające jeszcze często w tej pracy na odległość. Ale warto to robić, bo w tym momencie tak naprawdę dopiero możemy dobrze dopasować nasze działania do potrzeb ucznia. Mi się zdarzały takie sytuacje, że trafiałam do szkół czy do klas, w których no na przykład wiadomo było, że uczeń pochodzi z Syrii, więc już wszystko było nie wiadomo. Ale to, że on pochodzi z Syrii, to jak się wchodziło w szczegóły, to na przykład się okazywało, że rodzina przyjechała tu do Polski ileś tam lat temu. Że to nie są uchodźcy, że nie przyjechali z wojny, że może ojciec jest lekarzem i że to dziecko ma bardzo dużo zasobów, na których można budować. I trochę ten zasób gdzieś tam został zmarnowany, czy jest zmarnowany, kiedy właśnie nie wejdziemy w ten szczegół. Ale jak Państwo widzicie, tutaj ja wykrokowałam jeszcze coś, tak? Czyli to nie są wszystkie zadania nauczyciela tutaj na tym etapie. I chciałabym zaprosić teraz znowu do takiego aktywnego zadania i poprosić o to, żebyście Państwo teraz tak, osoby, które się urodziły w pierwszej połowie roku, żeby zeskanowały sobie przy pomocy telefonów komórkowych, mam nadzieję, że macie Państwo takie aplikacje do skanowania QR kodów, żebyście sobie zeskanowali ten QR kod lub osoby, które nie mają tej aplikacji lub telefonu przy sobie, żeby weszły na ten link. Tutaj trzeba go sobie przepisać i wstukać do wyszukiwarki i tam się kryje dla Was pod tym QR kodem i pod tym linkiem zadanie. I podobnie osoby, które się urodziły w drugiej połowie roku, robią to samo. Jeżeli by coś nie działało, coś by było nie tak, to proszę o informację na czacie. A ja może pokażę i opowiem, jakie tutaj zadanie się kryje. Może opowiem o tych zasobach, gdybyście Państwo mieli problem właśnie z wejściem tam i zorientowaniem się,
jakie to właśnie zadanie macie. Proszę bardzo, udostępniam teraz swój pulpit i tutaj widać, jakie jest zadanie do wykonania. Tu jest takie, o, super, już się pojawiają pierwsze odpowiedzi. Taki plusik, jak się go naciśnie, to można w tym momencie udzielić odpowiedzi i te wszystkie odpowiedzi będą się tutaj pojawiały na tej tablicy. Możliwość poznania geografii, historii kraju, z którego pochodzi. Tutaj mamy w zasobach. Ja sobie podejrzę, co się pojawia. W wyzwaniach się jeszcze nic nie pojawiło. Jeżeli może się zdarzyć tak, że ci, którzy mają wyzwania, że nie będzie wam się wyświetlało zadanie, trzeba sobie palcem, jeżeli jesteście w telefonie, pojeździć po ekranie, przesunąć i będzie widać, jakie macie zadania, ale przede wszystkim, nawet jeżeli nie widać tej instrukcji, to po prostu klikamy na plusik i wpisujemy, jakie są te wyzwania. Zuza, mam prośbę, wróćmy jeszcze do slajdu z QR kodami, bo ja nie zdążyłam. Dobrze. Możemy na chwilę? Okej. Okay. Czyli wracamy do slajdu z QR kodami. Czy teraz widać slajd z QR kodami, Karolino? Tak, tak, ja widzę. Dobrze, kto nie zdąży Odpalamy zeskanować, teraz. Może skanować, może wpisywać. Dobrze. Ja sobie teraz spojrzę jeszcze tutaj podgląd. Mam, widzę, że się pojawia coraz więcej w zasobach. W wyzwaniach zaraz zobaczę. Mam dwie tutaj rzeczy. Przesuwam sobie, żeby. O, marginalizacja, separacja. Dobrze. W wyzwaniach się pojawiło też trochę. Jeszcze dam Państwu chwileczkę. Może jeszcze ktoś coś będzie chciał dopisać? Dobrze. Okej. Okay. O, pojawiło się jeszcze troszeczkę w wyzwaniach. To może zakończmy na tym i... Ktoś pisze, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Okej, okay. To też jakby było jednym z moich celów tutaj, żeby Państwa też zachęcić do użycia narzędzi, które być może moglibyście też wykorzystać w pracy z uczniami w tej specyficznej sytuacji, w której jesteśmy, czyli do pracy zdalnej. Zachęcam do zapoznania się z tym narzędziem, czyli tak w ogóle z QR kodami. Nie wiem, czy ktoś tu pisze, Pani Irena, że... A, Pani Irenie się dopiero udało dołączyć, Pani Renata nie mogła zeskanować kodu. Okej. Okay. A Dorota pisze, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Jeżeli Pani dopisze, z czym sobie Pani nie może poradzić, to może będziemy w stanie technicznie tutaj podpowiedzieć. A jeżeli to jest po prostu kwestia tego, że aplikacja jest nowa, czy nie ma Pani aplikacji i tak dalej, no to jest kwestia, żeby na spokojnie sobie to przećwiczyć i uzupełnić. Chyba, że to jest coś zależne ode mnie, to wtedy bardzo proszę zależnego ode mnie, to proszę o informację. Pani Ireno, to może Pani sobie zeskanować. Dobra, Pani Dorota pisze, że nie ma aplikacji, to może Pani dopisać tutaj na czacie, a ja to uwzględnię w omówieniu. Okej. Okay. Albo Karolina dopisze wtedy. Tak, to co Pani. Ja mogę dopisać, ale Irena chyba będzie tego pisać. Okej. Okay. Dobra, sporo się pojawiło. Dziękuję bardzo. Dobrze, jeszcze sprawdzam, wyzwania są, zasoby są i teraz udostępnię swój ekran, żebyście Państwo mogli zobaczyć, co się pojawiło na tych dwóch tablicach. Okej.
Zacznijmy od zasobów. Mamy tak, inne nowe spojrzenie na swój język, możliwość włączenia nowego języka, możliwość poznania kultury kraju pochodzenia, różnorodność doświadczeń i perspektyw, możliwość poznania geografii, historii kraju, z którego pochodzi, nowa wyjątkowa perspektywa widzenia świata, wzbogacenie perspektywy grupy, możliwość nawiązania przyjaźni. Czyli mamy dużo z kategorii takich zasobów, jeżeli chodzi o to, jakie, co może wnieść taki uczeń do klasy, jeżeli chodzi o proces edukacji i też tak, pokazywania różnych nowych rzeczy, uczenia właśnie, tu mamy geografii czy kraju, czy historii z kraju, z którego pochodzi uczeń, ale też pojawiły się kwestie takie bardziej miękkie, czyli przyjaźń, spojrzenie na język, czyli też może kwestia znowu tutaj edukacyjna, nauczenia się nowego języka, ale też mamy różnorodność doświadczeń i perspektyw, czyli takie bardziej miękkie, bym powiedziała, kompetencje, umiejętności. Fajnie. I przejdziemy teraz do tego, co się pojawiło w wyzwaniach. Dobrze. I udostępniam w tej chwili wyzwania. Okay. Wyzwań jest sporo. Bariera językowa, marginalizacja, separacja. Bariera językowa mamy dwa razy. Bariera językowa, brak kontaktu z rodzicami ucznia, dostosowanie materiału do potrzeb ucznia, preparowanie tekstu, wyrównywanie szans, poczucie wyobcowania. Tu mamy, może to razem z tym by było. Problemy z integracją z klasą i innymi dziećmi. Efektywne nauczanie, to tak bardziej ogólna kategoria. Różnice kulturowe, inny model wychowania, to tak bliżej do tych różnic kulturowych będzie. I wyzwanie, kłopoty z dogadaniem się z rodzicami, to już też było. Ja bym powiedziała tak, że jakby też bardzo dziękuję za tutaj te wszystkie spostrzeżenia, jeżeli chodzi o wyzwania, oczywiście one się pojawiają, ale też mam wrażenie, że to, co się pojawia w wyzwaniach, jednocześnie może być, jeżeli dobrze nad tym popracujemy, może być też mocną stroną. Czyli owszem, jest takie zagrożenie, że będzie marginalizacja i separacja, a z drugiej strony tam w tych zasobach pojawiło się możliwość nawiązania nowych przyjaźni, różnorodność doświadczeń, perspektywa. I tutaj mam wrażenie, że jest bardzo duże właśnie pole do popisu dla nauczyciela, do zarządzania procesem edukacyjnym. Gdzieś też mam wrażenie, że to, co się pojawia od strony tych kompetencji miękkich i od tego, jak klasa funkcjonuje, to też robi dobrą lub złą pożywkę do tego, żeby pracować właśnie, no właśnie, żeby było efektywne nauczanie na przykład, żeby wspierać ten proces edukacji. Ja zatrzymuję w tej chwili udostępnianie tej tablicy. Wracam do prezentacji, bo chciałabym pokazać właśnie ten punkt trzeci, który się tutaj pojawia. Czyli w tym obszarze pracy z uczniem odmiennym kulturowo i w klasie, gdzie jest uczeń odmienny kulturowo i językowo, jest bardzo ważne to, żeby budować na zasobach i minimalizować wyzwania. A jak to robić? Zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak budować na zasobach i minimalizować wyzwania, chciałabym pokazać i powiedzieć o jeszcze jednym wyzwaniu, które się tutaj nie pojawiło, a gdzieś jest, można by powiedzieć, nowe w tej specyficznej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zapraszam teraz do obejrzenia bardzo krótkiego filmiku na YouTubie. Zaraz go odpalę tutaj. I poproszę też jeszcze o jakieś komentarze, już może nie na tych tablicach, ale na czacie po obejrzeniu tego filmiku, jakie tutaj Państwo jeszcze widzicie zadania czy też wyzwania, jeżeli chodzi o szkołę nauczyciela. Panika wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa obnażyła jeszcze jeden problem. Problem rasizmu wobec Chińczyków, czy też
w ogóle obywateli Azji. Zdarzały się już przypadki, że pasażerowie wysiadali masowo z tramwaju, kiedy wsiadała do niego osoba wyglądająca jak Chińczyk albo Wietnamczyk. I o tym problemie. Teraz w godzinach szczytu będziemy rozmawiać. Z nami w studio dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, czy to, że do autobusu czy do tramwaju wsiada osoba, no, która widać, że może pochodzić z Azji, może być to Chińczyk, może być to Wietnamczyk czy Japończyk, i ludzie wysiadają z tego autobusu w obliczu tego, co się teraz dzieje, czy to jest rasizm? Na pewno ma to takie cechy, to znaczy tę osobę utożsamia się z zagrożeniem biologicznym. Myślę, że jest to przede wszystkim niesłychanie bolesne dla takiej osoby. To, co można zaobserwować, przeglądając komentarze i wpisy internetowe, to niewątpliwie jeden z dominujących wątków, niestety, polega na tym, że Chińczycy są obwiniani o ten wirus, ale obwiniani są wszyscy. Wszyscy napotkani, wszyscy Chińczycy w ogóle, co jest absurdalne. Nie jest to tylko problem Polski. Dzisiaj przeglądałam sobie między innymi portal dotyczący sytuacji we Francji. I tam jest też dość duża społeczność osób pochodzących z Wietnamu czy z Kambodży. I tam jedna osoba, kobieta urodzona we Francji, ale która ma pochodzenie, jej rodzice pochodzą z Wietnamu, z Kambodży, ona zainicjowała taką akcję, utworzyła taki hashtag „Ja nie jestem wirusem”. I on bardzo dużo pokazuje, jak ci ludzie poczuli się nagle stygmatyzowani. Że właśnie taki problem, że ktoś idzie ulicą, jest w metrze, jest w tramwaju, i ona też opisywała takie sytuacje, kiedy na jej widok kobiety zasłaniały sobie chustkami twarz czy szalikami. No to jest zupełnie niebywałe i bardzo stygmatyzujące i niesprawiedliwe, bo myślę, że musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności to Chińczycy są ofiarami tego wirusa. No tak, ale pani mówi w tej chwili o Francji, a ja wrócę do naszego kraju. Ostatnio rozmawiałam z pewną panią, która opowiadała mi, że ma dziecko w międzynarodowym przedszkolu. I proszę sobie wyobrazić, że rodzice dzieci polskich wystąpili, czy pojawiły się takie głosy do dyrekcji tego przedszkola, że nie chcą albo woleliby, by na ten czas jednak nauczyciele, którzy mają rysy, tak, czy pochodzą gdzieś z Azji, jednak te zajęcia jakby wstrzymali. I to się wydaje w ogóle niewiarygodne w dzisiejszych czasach, w tym, jak jesteśmy, prawda, edukowani i wpajane jest to u nas od początku, ale z drugiej strony ten strach jest tak ogromny. Dlaczego tak się dzieje? Niewątpliwie zasługa w cudzysłowie mediów społecznościowych. Dzisiaj właściwie ten temat wirusa jest wszechobecny, jest wszędzie się o tym mówi. No i oczywiście decydujące jest to, w jaki sposób. Kiedy przeglądałam sobie te wpisy w ostatnich dniach, ale nie tylko dotyczące tego wirusa, no to pojawiało się tam mnóstwo teorii spiskowych. Były takie, że to sami Chińczycy ten wirus powołali do życia. I inni, że nie wiadomo kto, ale że on jest na pewno sztucznie wykreowany. Pojawiały się głosy antyszczepionkowców, że to po to, żeby było więcej szczepionek sprzedawanych. Więc wszelkiego rodzaju możliwe bzdury, które nie pozostają tylko w internecie. To nie są tylko komentarze. Od języka właśnie się zaczyna i ten język rozlewa się dalej. To, o czym pani redaktor mówi, no ta sytuacja z przedszkola, to jest zupełnie rzecz niebywała, bo tu jest i dyskryminacja, ale pogarda. Ale też w ogóle wie pan, z jednej strony zastanawiam się, bo mnie się to w głowie nie mieści po prostu. Ja rozumiem ten strach tych rodziców o swoje dzieci, ale z drugiej strony, gdzie jest ten zdrowy rozsądek? No właśnie. No tego tutaj nie ma. Ostatnio słyszałam bardzo ciekawą opinię, że my chyba lubimy się bać, że panika jest do czegoś potrzebna i mamy upodobanie w panice. No ale czy ten strach może jakkolwiek tłumaczyć zachowania rasistowskie czy ksenofobiczne? Oczywiście, że nie. No, on jest częścią tych zachowań, bo ta panika, brak zdrowego rozsądku, brak wiedzy, no często też przewijają się w tych głosach na przykład takie, ktoś zamieścił w internecie taki film z targowiska, z tego miasta, albo nie z tego, nie wiadomo, bo to po prostu jakieś targowisko i pełno nienawistnych komentarzy pod spodem. Więc ten strach tutaj jest sfunkcjonalizowany do tego, żeby budzić niechęć, budzić nienawiść. Wirusy były, są i będą, są starsze człowieka, natomiast kluczowa jest ta reakcja. Dzisiaj, kiedy to jest też sprawą międzynarodową, ciągle słyszymy, ile osób, czy ktoś zachorował, czy nie zachorował, o tym wszyscy dyskutują, natomiast nie ma tutaj żadnej wrażliwości, nie ma wiedzy. To jak reagować zatem, jeżeli widzi się przejaw rasizmu wobec dziecka dwóch Chińczyków, które to dziecko nigdy nie było w Chinach nawet? Podejść i się uśmiechnąć.
na przykład. Jakby też ta bliskość fizyczna nagle okazuje się tutaj, nie można omijać tych ludzi, nie można nie siadać, bo to jest absurdalne. No, w taki sposób się nie ochronimy przed wirusem. Natomiast zwykły ludzki gest solidarności, to jest, myślę, to, co my możemy zrobić wszyscy. Można pójść wspólnie na obiad do baru orientalnego, pokazać, jesteśmy z wami, nie będziemy was omijać. A wie pani co, bo jeszcze wrócę do tego, co pani mówiła o tych mediach społecznościowych. Ja też czytałam poniekąd takie głupie żarty, bo trzeba to nazwać po imieniu, że potrzebują, nie wiem, jednego Chińczyka, ktoś potrzebuje, żeby wysłać kichającego, żeby wysłać go w jedno bądź w drugie miejsce. To już nie jest śmieszne. Nie, no, to jest też żałosne, no, ale niestety taki jest internet, że można bez konsekwencji, szczególnie w Polsce, napisać wszystko, co tylko się da. My też nie umiemy reagować na to, bo problem mowy nienawiści nie dotyczy tylko stycznia i wirusa z Chin, tylko to jest coś, czego natłok, zwiększenie, zwielokrotnienie my obserwujemy od kilku lat. Dlaczego? Komentarze antysemickie, rasistowskie, LGBT. Skąd się to bierze? Ta nienawiść jest chyba łatwa. To znaczy, to jest też chyba takie miejsce, gdzie można kumulować negatywne emocje, można się ich pozbywać, ale one nigdy nie zostają tylko tam. Za każdym razem przekraczamy kolejne granice i od nienawistnego wpisu do pobicia, oplucia, popchnięcia, okazania pogardy jest bardzo bliska. Bardzo dziękujemy pani dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku i tutaj wypowiedzi ekspertki. I chciałam też odnieść się do tego, co pisaliście na czacie, bo tu się pojawiało w międzyczasie bardzo wiele wpisów, że to jest kwestia stereotypów, dyskryminacja właśnie, brak wiedzy na temat mieszkańców innych krajów, znowu uprzedzenie, jakaś stygmatyzacja, że to wynika też właśnie znowu z braku informacji, że byle pretekst uzasadnia, tak? Strach, brak wiedzy, gest solidarności, empatia, to tak w kontekście tego, co można by było zrobić. Pokazywanie właściwych reakcji, czyli tu już znowu wchodzimy w te zadania nauczyciela, więcej elastyczności. Ja bym się odniosła znowu do tego, co się pojawiło na tych tablicach wcześniej, to co wypisywaliście, jeżeli chodzi o wyzwania. Podsumowując też to, co się pojawiło na czacie, dodałabym tutaj jeszcze kolejne wyzwanie, czyli jak sobie radzić, czy jak radzić sobie teraz w tych czasach z takimi sytuacjami, które niewątpliwie za chwilę się pojawią. Bo my jesteśmy teraz pozamykani w domach i nie do końca jeszcze widzimy te procesy grupowe, które gdzieś za chwilę się będą uruchamiać, przecież już się uruchomiło. To, co ta ekspertka mówiła, ona to mówiła przed tym, zanim zostaliśmy zamknięci w domach. Natomiast no jest taki mechanizm, że w momencie, kiedy właśnie mamy lęk, niepewność, strach, szukamy kogo ofiarnego. A kozłem ofiarnym najlepiej zostaje właśnie ktoś, kto jest słabszy, kto nie może się obronić. Tutaj ewidentnie już mieliśmy przykłady tego. Więc ja bym powiedziała to, co wyście też napisali. To są mega ważne zadania na ten moment dla każdego nauczyciela, dla każdego pedagoga, psychologa, który pracuje z klasą zróżnicowaną kulturowo-językowo. Bo ta różnorodność może być zasobem, ale jeżeli nie poradzimy sobie, czy nie będziemy działać prewencyjnie, żeby nie doszło właśnie do dyskryminacji, do wyrażania tych uprzedzeń, które gdzieś tam się pojawią, czy szukania kozła ofiarnego, to, no to będzie mało przestrzeni na to, żeby dzieci, które są w jakiś sposób odmienne, mogły dzielić się wiedzą, umiejętnościami, mogły stanowić zasób dla innych dzieciaków, ale też żeby same się rozwijały. Więc przechodzimy w tym momencie do tego, co jest znowu zadaniami nauczyciela. I tak, budowanie na zasobach, minimalizowanie wyzwań, ale przed chwilą widzieliście i sami o tym też piszecie tutaj na czacie, że to jest spore wyzwanie. Więc jak to robić? Co można robić? Jak budować na zasobach, minimalizować wyzwania? Zacznijmy od ról nauczyciela. Po pierwsze, bądź strażnikiem norm. Czyli bardzo ważne jest, i to też gdzieś się tu na czacie pojawiło, bardzo ważne jest, tutaj ktoś pisze, piętnowanie, brak konsekwencji, zauważanie tego, że właśnie ktoś się źle zachował i wyznaczanie norm, czyli jasne powiedzenie, tak nie można, tego nie robimy.
Tak? Ja tutaj napisałam na prezentacji reagowanie na złamanie zasad, gdy ktoś jest wyzywany od brudnych uchodźców, ciapatych, teraz prawdopodobnie niestety pojawi się wyzwisko pod tytułem koronawirus. Jasne reagowanie. To jest pierwsza z najważniejszych rzeczy, która może się pojawić, bo jeżeli my te normy w klasie wyznaczamy, to dzieciaki też tych norm w pewnym momencie zaczynają przestrzegać i widzą, że okej, w szkole, na lekcji nie robię takich rzeczy. Inna sprawa jest, że mamy też tutaj sporo wyzwanie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w necie, w sieci. Więc tym bardziej tutaj rola nauczyciela, który wzmacnia te pozytywne relacje i pracuje na zasobach, jest istotna. Popatrzę, Ewelina pisze, ja jako nauczyciel mogę pokazywać pozytywne przykłady, informować, ustalać zasady, dbać o wzajemne okazywanie szacunku. Dokładnie tak. Może tutaj płynnie przechodzimy od tej wypowiedzi do tego, co jest kolejną rolą nauczyciela, czyli facilitator, z angielskiego facilitate, czyli ułatwiacz. Czyli takie prowadzenie lekcji, taka praca z klasą, która będzie wzmacniała integrację i będzie prowadziła do, pomagała dzieciakom wzajemnie się poznawać i rozumieć. Ta ekspertka ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Co można zrobić? Uśmiechnąć się. Żeby doszło do tego uśmiechu, nie zawsze jest to łatwe. W klasie, w której już narosły jakieś uprzedzenia, niechęć wzajemna, wymaga to bieżącej pracy od strony nauczyciela, żeby właśnie przełamywać, minimalizować te wyzwania, przełamywać te negatywne procesy, a budować na zasobach. Za chwilę będę mówiła o konkretnym narzędziu, które możecie wykorzystać i będę też pokazywała przykłady takich narzędzi. Tutaj Ewelina znowu pisze, możemy prowadzić zajęcia, dokładnie tak. I też cel tego webinarium jest taki, żebyście mogli zmierzyć się z kilkoma może z zadaniami i poznać kilka narzędzi, które, czy też model ten edukacji, o którym mówiłam, który właśnie się wpisuje w to. Nie zmienimy tego, co kształtuje rodziców. Warto być też edukatorem. I to jest oczywiście wpływ na rodziców mamy mniejszy, natomiast warto być też edukatorem. I tutaj przekazywanie wiedzy, liczby, fakty, definicje, uświadamianie stereotypów i przekazywanie wiedzy o naturze ich powstania też jest bardzo ważne. Czyli tu, jeżeli mówimy o rodzicach, można właśnie też im przekazywać informacje. Ale specjalnie tego edukatora dałam na samym końcu, ponieważ to są, ten strażnik norm i facylitator to są ważniejsze role. I tutaj nauczyciel przede wszystkim musi swoją energię skupić. To jest jakby rzecz dodatkowa. Jeżeli zaczniemy od wiedzy, to w żaden sposób nie poradzimy sobie z emocjami, działając i przekazując informacje, bo to jest tylko wiedza. Musimy też działać na emocjach, czyli jak to robić, jak działać na emocjach. No właśnie, jak wzmacniać integrację, budować szacunek i wzajemne zrozumienie. Po pierwsze, twórz okazję do poznania się. Zachęcaj dzieciaków do tego, żeby pracowały w grupach, ale muszą mieć jednakowy status. Wspólny cel, musi temu towarzyszyć przyjacielska i nieformalna atmosfera, społeczne normy tolerancji i akceptacji oraz wchodzenie w kontakt z jak największą ilością przedstawicieli tej grupy innych, czyli taki bardziej indywidualny kontakt, gdzie dzieci mają szansę właśnie się poznać. Jak to robić? Temu wszystkiemu, czyli jakby wszystkie te tutaj rzeczy, o których wypisałam, tak, te warunki, spełnia model WISE, który stworzyłam ja i Marta Piegat-Kaczmarczyk, który przetestowałyśmy na wielu, wielu klasach i który świetnie się sprawdza nawet w sytuacji, w której dochodzi do takich no, niemiłych rzeczy typu pobicia, akty agresji, czyli już mamy dyskryminację taką bardzo czynną i no, wręcz fizyczną przemoc i to się sprawdza. Ale oczywiście lepiej jest pracować z takim modelem, zanim dojdzie do takich ekstremalnych sytuacji. Ja teraz bardzo pokrótce omówię, jak ten model wygląda i będziecie też mogli, będziemy też mogli przećwiczyć trochę to,
taką pracę właśnie na bazie tego modelu. Z czego on się składa? WISE, czyli współzależność, integracja, sukces i edukacja. I to, co tutaj zaznaczyłam kolorem zielonym, że jednocześnie nauczyciel może integrować klasę, ale również realizować podstawy programowe. Czyli jeżeli skonstruujecie lekcje czy jakieś działania edukacyjne właśnie zgodnie z tym modelem edukacyjnym, to macie szansę realizować podstawę programową, ale też pracować na to, żeby dzieciaki się ze sobą integrowały właśnie poprzez współzależność, ale będą miały też dzięki temu poczucie sukcesu i nauczyciel również. Nie polecam pracy tym modelem na co dzień, ale od czasu do czasu tak i skonstruowanie sobie części narzędzi czy proponowanie dzieciakom właśnie takich aktywności, które wpisują się w założenie tego modelu od czasu do czasu, żeby właśnie wzmacniać tą integrację. Na czym to polega konkretnie? Po pierwsze, zasady. Ważne są w tym modelu zasady, czyli dzieci pracują w grupach i zbierają punkty. Dostają różne zadania do wykonania i mają za każdym razem zbierać punkty za wykonanie zadania, ale uwaga, dostają też punkty za współpracę w grupie oraz za współpracę między grupami, żeby nie było tak, że znowu się tutaj tworzą animozje między grupami. Jest bardzo ważna ta współzależność, czyli jak my to robimy, na przykład część polecenia. Jeżeli mamy w grupie, bo musimy dzieci też wymieszać i do jednej grupy dajemy dzieci polskie, ale i również dzieci właśnie z doświadczeniem migracyjnym, w jakkolwiek odmienny kulturowo czy językowo. I polecenia powinny być napisane w innym języku. Część zadania wymaga wiedzy na przykład z innej kultury. Do tego właśnie potrzebne jest poznanie tych naszych dzieci, czyli nie jesteśmy w stanie zaproponować zadania, jeżeli nie wiemy, przysłowiowy Olek, mamy Olka w klasie i nie wiemy, skąd on przyjechał, czy on mówi po rosyjsku, czy po ukraińsku, czy on pisze w tych językach, to go interesuje, jaki jest jego zasób słownictwa na przykład w języku rosyjskim, bo jeżeli napiszemy część polecenia po rosyjsku, a nasz uczeń nie będzie w stanie tego przeczytać, no to to już nie będzie za dobre zadanie. Zaraz pokażę przykład, więc może się trochę też wyjaśni. Dlaczego to jest tak ważne? Rezultaty. Uczniowie zauważają, że więcej zyskują dzięki współpracy, zależy im na obecności tego innego w grupie, zaczynają go poznawać też indywidualnie i nawiązują właśnie więcej pozytywnych relacji, a jednocześnie wykonują merytoryczne zadania. Patrzę, coś się tu na czacie znowu pojawiło. Świetnie, wymieniacie się już od razu jakimiś też materiałami, także super. A ja przechodzę dalej i chciałabym zaprosić teraz, żeby uczestnicy, słuchacze webinarium, żebyście się odnieśli do tego zadania. Czyli kim są ci ludzie, z jakich krajów pochodzą? Numer 1, 2, 3, 4, 5. Może co ich wszystkich łączy, nie musicie pisać, ale poproszę też jakieś wypowiedzi na czacie. Pisze, że ktoś tutaj, Katarzyna, nie słyszy. Przymusowa migracja, dobrze. A kim są ci ludzie? Może tak z imienia i nazwiska? Ktoś się odniesie, kim są? Szczególnie na przykład osoba... pod numerem 3, tutaj zdjęcie numer 3. Znani, Adam Mickiewicz, Piry Skłodowska. I teraz wyobraźcie sobie, drodzy uczestnicy webinarium, że jesteście jednym zespołem i macie odpowiedzieć właśnie tutaj na to pytanie. Aha, Johar Dudajew, świetnie. Einstein. Johar Dudajew to jest ten pan. Skłodowska. No dobrze, ale widzę, że nikt nie napisał, kim jest ta pani. To idźmy dalej. Johar Dudajew, a to jest matka Sagajpowa i też jest z Szczeczeni.
Gdybyście Państwo byli z Czeczenii, to być może byście ją znali. To artystka, piosenkarka swego czasu bardzo popularna wśród młodzieży. Nie wiem, czy dalej jest taka popularna i dlatego trzeba to sprawdzać. To było zadanie stworzone na rzecz właśnie pracy z klasą, w której były uczennice, które bardzo jakby lubiły tą piosenkarkę i słuchały jej utworów, stąd znalazła się tutaj ta postać w tym zadaniu. I wyobraźmy sobie, że w jednej grupie właśnie są dzieci polskie i dzieci czeczeńskie. Z reguły często zdarza się tak, że Polacy szybciej czytają polecenia, szybciej potrafią odpowiedzieć na to, kim jest ta pani, czy kim jest ten pan, lub kim jest ten pan. Natomiast utknął przy tych dwóch. I tu potrzebują pomocy i wsparcia swoich odmiennych kulturowo kolegów z klasy i zaczyna się rozmowa, zaczyna się dialog. Ten uczeń czy uczennica czuje się ważny, czuje się doceniony. Idziemy dalej. Tutaj wkleiłam do prezentacji taki materiał ze scenariusza, który przygotowali nauczyciele klasy trzeciej na uczelni zintegrowane. Nie wkleiłam całego scenariusza, ale wkleiłam tylko i wyłącznie tabelkę, którą trzeba wypełnić. Czyli jesteście w stanie Państwo wypełnić tą tabelkę? Dorota, tak. Aha. Co jest tutaj napisane? Czy wiemy, co jest tu napisane, jakie to jest zwierzę? Tu i tu. Świetnie. Tak, ktoś napisał, że starsze pokolenie. Gwarantuję, że uczniowie jakby zobaczyli cyrylicę polscy, to by się przestraszyli na początku, nie wiedzieliby, co to jest. I jakby też możemy w ten sposób konstruować, tak? Czy to będzie część polecenia, czy to będzie właśnie część tekstu, która jest napisana innym językiem, który jest w stanie przeczytać, tak? Uczeń właśnie ten odmienny kulturowo czy językowo, też może być tutaj wyzwaniem dla klasy i też może sprawić, że to zadanie będą w stanie tylko i wyłącznie rozwiązać wtedy, kiedy poproszą o pomoc swojego kolegę czy koleżankę rosyjskojęzyczną czy rosyjskojęzycznego kolega. I teraz poproszę znowu o aktywność, bo chciałabym pokazać, jak z tego modelu, ja też dużo o nim nie mówiłam, ze względu na to, że dostaniecie Państwo, i powiem o tym za chwileczkę, dostaniecie Państwo dostęp do publikacji, w której ten model bardzo szczegółowo jest opisany, tam są przykłady też scenariuszy, które zostały stworzone przez nauczycieli, ale chciałabym zaprosić teraz do zadania. I chciałabym pokazać, jak można korzystać właśnie w edukacji zdalnej, czyli nie czekając na powrót do szkoły, jak można korzystać już z tego modelu. Oczywiście będzie to w jakimś stopniu ograniczone, ale można z tego korzystać. Czyli znowu, dzielimy uczniów na zespoły. I teraz, o co poproszę, to poproszę, żebyście Państwo wzięli swoje telefony komórkowe i żebyście udostępnili tutaj ekran swój, i żebyście weszli, nie to miało być. I żebyście weszli na stronę, którą za chwilkę udostępnię. Tu. O, czyli Kahoot It. Nie wiem, czy znacie tą, ten program. Może część z Was zna. I proszę wpisać tam taki numer, pojawi się tam po angielsku, to co też jest wyzwaniem i też może zabawą dla części z uczniów, czyli www.kahoot.it i wpisujemy numer. Trzeba będzie wpisać tam nazwę, ja też sobie tutaj wpiszę. Podajemy i nazwę drużyny, i nasze imię. Dokładnie, ale możecie na potrzeby tutaj tej gry wpisać. Wyobraźcie sobie, że właśnie w tej chwili rozmawiacie online, tak jak ja z Karoliną, i ustalamy nazwę naszej drużyny i Karola mnie może dopisać tutaj do, już teraz nie może, ale gdyby wypełniała to za naszą drużynę, to mogłaby wpisać
mogłaby wpisać tutaj nazwę drużyny naszej wspólnej i dopisać mnie też jako uczestniczkę. Po kolei aplikacja będzie prosiła najpierw o podanie nazwy drużyny, którą sobie można wymyślić, i potem o podanie imienia, które również sobie można wymyślić na tę okoliczność. Tak. 9, 7, 8, 8, 10, 35 to jest nasz numer. Mamy Larysę. Larysa jest w zespole z Larysą i Larysą. I jak widzicie, wy widzicie dokładnie to, co się tutaj wyświetla, czyli wszystkie zespoły tutaj dołączyły. Niektórzy są sami w zespole, niektórzy są w kilka osób. I Karolina, czy możesz tylko się upewnić, czy wszyscy się dołączyli, czy na czacie tam nikt nie pisze, że jeszcze nie może się... Na czacie nie ma skarg. Dobra. W takim razie przechodzimy do gry i ja naciskam start i poproszę nie śpieszyć się i na spokojnie odpowiedzieć na pytanie. Zaraz się wyświetli jeszcze obrazek. Mam 9 odpowiedzi. Wydaje mi się, że miałyśmy 15, a nie 16 jest odpowiedzi, okej. Okay. Okej. Doczekamy do końca, żeby każdy miał szansę odpowiedzieć. Pani Paulino, okienko przesuwamy, da się przesunąć. I proszę bardzo, wszystko wiemy. 6 zespołów odpowiedziało dobrze. 2 się tutaj pomyliły i zaznaczyły, że to jest tą odpowiedź, amarillo, czyli żółty. Tutaj jeszcze było właśnie takie wyzwanie, że są kolory, a pracowaliśmy z kolorami, z nazwami kolorów. 9 osób, właśnie, i tutaj jest kwestia tego, że jest napisane naranja, czyli pomarańczowy, ale zaznaczony gdzieś zielony kolor, bo uczestniczy patrzyli na mapę. Zaraz się dowiemy, kto jest na podium. Buła, brawo. 1, 2, 3. Super. Drużyny, które wygrały, Ewelina i Runners. Takie proste narzędzie, z którego można skorzystać. Z którego można skorzystać pracując zdalnie. Można tworzyć różnego rodzaju zajęcia i aktywności, które, czy zadania, które właśnie są związane czy z geografią, czy z historią, czy z czymś innym, ale można tutaj pracować językami, tworzyć polecenia w różnych innych językach. Zachęcam do korzystania z tłumacza Google. Jeżeli nie znacie języka wietnamskiego, to też można spróbować wrzucić jakieś słowo po wietnamsku, czy słowo po rosyjsku, niekoniecznie trzeba znać ten język, którym posługuje się akurat uczeń u nas w klasie. Nawet jeżeli się pomylicie, to też będzie to fajne, czy Google źle przetłumaczy, to też będzie to fajne, że uczeń będzie w stanie wyłapać czasami ten błąd i można spokojnie powiedzieć, no tak,
korzystałam z Google'a, nie posługuję się tym językiem, niemniej jednak efekt zostanie osiągnięty. Zmierzam już powoli do końca, więc ja bym chciała jeszcze na koniec kilka słów powiedzieć o tym, jaka będzie część dalsza, czyli co po webinaru. Tak jak mówiłam wcześniej na początku, materiały zostaną udostępnione tutaj wszystkim osobom, które brały udział, biorą udział w webinarium. Przykro mi, że pani Katarzyna nie słyszy, ale widzę, że słuchawki będzie sobie zakładać. Super. Wszystkie zostaną te materiały udostępnione na Google Drive i to jeszcze tych materiałów tam nie ma, natomiast Karolina prześle Państwu link do tych materiałów. Co tam się będzie znajdowało? Będzie się znajdowała nasza prezentacja, będzie tam publikacja, o której wspominałam, albo możecie ją sobie Państwo bezpośrednio pobrać z naszej strony i zaraz to pokażę. Będzie też formatka do tego, żeby stworzyć samodzielnie scenariusz, a może kilka zadań, może to będą zadania do edukacji zdalnej, a może to będą już zadania do pracy z klasą w klasie, to dla chętnych. Część tego procesu to jest 8 godzin pracy własnej i to jakby, jeżeli ktoś podejmie wyzwanie i będzie chciał wykonać taki, zrobić taki scenariusz, będę prosiła o to, żeby przesłać mi go na maila, i my oczywiście też to uznajemy jako część procesu szkoleniowego, więc te godziny pracy też znajdą się na zaświadczeniu o udziale w szkoleniu, które Państwo otrzymacie. No i to też taki dodatkowy bonus, czyli wszystkie osoby, które prześlą jakiś gotowy materiał, scenariusz, dostaną dostęp do wspólnego banku scenariuszy. Jeszcze na tym Google Drive ja też udostępnię Państwu, bo w publikacji będziecie mieć tam scenariusze nauczycieli, którzy jakby najlepsze scenariusze napisali w ramach jednego projektu, w którym działaliśmy, który realizowaliśmy. Natomiast nie ma tam aktywnych tych materiałów do edycji i nie ma też prezentacji w PowerPoincie. Ja ją tutaj udostępnię, czyli to będzie też taki gotowy materiał, z którego Państwo możecie sobie skorzystać. Wrzucę też dodatkowo jeszcze taki bonusowy materiał, jakieś przykładowe, kilka narzędzi, które można właśnie, z których można korzystać w edukacji zdalnej. Tam między innymi będzie ten Kahoot, z którego korzystaliśmy, tu niektórzy pisali, że go znają i też jakieś inne jeszcze materiały i aplikacje przykładowe, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i w ogóle polecam zapisanie się na różne warsztaty i szkolenia czy webinary, w których właśnie te materiały są omawiane. Widzę tutaj jeszcze pytanie, scenariusz ma dotyczyć konkretnego tematu? Nie. Tutaj Państwo sobie wybieracie, czy to będzie lekcja języka angielskiego, czy lekcja geografii, czy jakakolwiek inna rzecz, to może być coś, co jest po prostu skupione na tym, żeby, nie wiem, poznać kraj pochodzenia i trochę się więcej dowiedzieć o kraju, z którego pochodzi dany uczeń, ale jak najbardziej może to być coś, co też Wam się wpisze w realizację podstawy programowej, w taki fajny sposób, inny sposób, a jednocześnie właśnie będziecie mogli integrować dzieciaki. Mniejsza oczywiście ta integracja jest w oddaleniu i w takim nauczaniu zdalnym, dlatego też zachęcam, żeby może też podjąć wyzwanie i na przykład już na przyszłość się przygotować sobie jakiś materiał. Zresztą też będziecie Państwo dużo już dowiecie się z samej publikacji, jak zobaczycie sobie też formatkę. Ja tylko jeszcze pokażę stronę naszą internetową i pokażę, gdzie można tego materiału od razu sobie, gdzie można ściągnąć ten materiał. Proszę bardzo, mamy stronę internetową Polskiego Forum Migracyjnego i tu mamy zakładkę publikacje PFM. I tu można sobie kategorią wpisać, o, materiały dla nauczycieli. I pojawia się szereg materiałów dla nauczycieli. O tych materiałach też będziemy rozmawiać na szkoleniu tym dotyczącym języków. Natomiast tutaj dalej, o, tutaj też są bardzo fajne scenariusze.
A dalej, 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 dalej mamy ten materiał, to jest Szkoła Integracji Międzykulturowej i tu jest ten model bardzo szczegółowo opisany, łącznie ze scenariuszami, które powstały i zostały stworzone przez nauczycieli. I tak jak mówiłam, takie aktywne załączniki i prezentacje, bo nie do wszystkich tych scenariuszy były stworzone prezentacje, ale tam, gdzie były, to Państwo to znajdziecie na tym dysku Google. Karolino, 19.01. Prawie się udało. Pani Ewelina jeszcze pyta o to, do kiedy powinna przygotować taki scenariusz. Byłoby idealnie, gdyby scenariusze zostały przygotowane do warsztatu, który mamy zaplanowany na 23 kwietnia, czyli za tydzień w podobnych godzinach. Wtedy też te scenariusze będą w miarę możliwości omawiane. Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztacie, zapraszam do zarejestrowania się na niego osobno, jeżeli tego jeszcze nie zrobiły. Ja w tym momencie wysyłam link do naszej strony internetowej, też znajdziecie Państwo informacje o tym warsztacie w zakładce wydarzenia. I w ogóle zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej i oferty, którą na stałe mamy. Ważna informacja dla Państwa, certyfikaty będziemy wysyłać po 23 kwietnia w formie internetowej, ale z podpisami. Jeżeli będzie bardzo potrzebny oryginał, proszę o taką informację do wysłania, przesłać mi mailem. Na certyfikatach będziemy wyszczególniać, w jakim wymiarze wzięli Państwo udział, czyli albo w samym webinarze, albo webinar warsztat, albo dla tych super heroes, czyli cały pakiet webinar warsztat plus praca samodzielna. Jednocześnie zapraszam Państwa, o Pani Katarzyna, zadziałały słuchawki, no tak to jest, musimy się tego wszyscy nauczyć. Zapraszam też Państwa na 24 kwietnia na wydarzenie jakby poza tym cyklem szkoleniowym. Będzie to również webinar prowadzony przez naszą koleżankę Martę Piegat-Kaczmarczyk, która będzie mówiła o przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej, hate speechu, przede wszystkim motywowanego różnicami kulturowymi. Myślę, że temat jest aktualny i też jak dzieciaki odkleją się w końcu od tych wszystkich urządzeń elektronicznych, będziemy lizać rany po odcięciu ich w domach. Oprócz tych materiałów, które będzie przesyłała Zuza, zapomniałyśmy dodać, że również będzie wysłana ewaluacja dla tego wydarzenia. Bardzo jesteśmy jej ciekawe, ponieważ od 2007 roku działa organizacja, ale po raz pierwszy poszliśmy całkiem online, także było to wiekopomne wydarzenie. Cieszę się, że razem z Państwem przez nie przeszliśmy. Prosimy o uwagi w ewaluacji. Też ważna informacja dla nas i dla spóźnialskich, którzy być może jeszcze nie rozliczyli PIT-u. Zachęcam do przekazania 1% na rzecz fundacji. Teraz mamy szczególnie intensywny czas, w którym wpadają nam do rozwiązania różne trudności życia codziennego cudzoziemców. Na stronie internetowej, na stronie głównej znajdziecie Państwo informacje o numerze KRS. Należy to wpisać w. Nawet wyświetla tutaj, o ile się wyświetla. O, nawet jest tutaj nasz numer KRS na slajdzie z Zuzy. Cieszę się, że na razie są te informacje zwrotne od Państwa miłe i sympatyczne. Zapraszamy do udziału w kolejnych częściach szkolenia. Zuza, dzięki. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że się spotkamy. Wracamy do okolenia. Zobaczymy. Dokładnie. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia.